6:30. Kawa w kubeczku od Wojtka. Pozdro, byku. Dzisiaj lecimy na plażę do Rewy potuptać. Będzie Jarek i będzie duży Zbigniew. To zobaczyska na miejscu. Hejka. Zastanawiam, w tygodniu mnie wszystko boli, nie? Przychodzi weekend, jestem jak nowy. Jak młody bóg. Jak młody bóg. Czekam jeszcze na Jarka. Znaczy chyba napisał, idę sprawdzić. Z telefon. Dobra, widzimy się nad wodą. Jarek wpadł już? Znaczy nie wpadł, przyjechał, 8:05. Młody to wpadł. Młody to wpadł. Dobra, pakujemy się, a ja dostałem fanciki, później wam pokażę. Mam tu kapsel chyba. Pierwszy sygnał, mam jakiś taki kapsel. Się przyda. I sobie tuptamy. Ale żelazne sygnały kopię garetem, bo jednogroszówki tak pokazują. Odkładka na oko. Dzieje. 61, to będzie groszik. Bardziej. Albo zawleczka. Tak jest. Jeden grosz. Z tych lepszych, bo ładnie biją. Osiemdziesiąt, coś takiego. Chyba to jest Amelinio. Tak jest. 65, 66. Równe 66. 5 groszy chyba. Zgadza się. 5 grosików. Duży i Jarosław tam. A jeszcze przy okazji do kamieni tutaj zaglądam. Bo są ładne. Na folii, ale nie wiem. Tak jest. Będzie. Jedyneczka. No i co? Nie, aluminium. Tam na koniec. Cypelka. Chłopaki w wodzie już buszują. Także jest fajnie. Takie to aluminiowe. Coś od czegoś. Laczek. A gdzie właściciel? Szyld od drzwi. Na końcu zatoki. Taki oto... nie wiem co. Może medalik, a może nie. Aluminium. Gites. Ciekawego. Ja mam chyba zapleczkę. Chyba.
Nie, aluminium. Samorodek aluminium. Tak. Kopałem takie coś. Co to mogłoby być? Kolczyk? Ciąg dalszy nastąpi. Rybka? Pokażę, co tu masz jeszcze. A to chyba sygnałówka jakaś. 50 kopiejów. Takie małe coś, dziabąg pewnie. A nie, jest orzełek, patrz, jest orzełek. Orzełek jest. Ale jazda. Ty, ja to mam też taką, nie wiedziałem, że to jest moneta. Zobacz, jak musiałem wypolerować, nie? No. Ale fajna rybka. Może 10 groszy, może coś. Super. Ty, jest orzełek. Gdzie to jest? Jeszcze chwilę po łażej. Spoko. A my mamy nietypową misję, jak się uda, to wam powiem o tym. Także nara. Jarka tuptałem takie coś. Złote, ale ja nie zbieram. To są nasze wszystkie śmieci, moje z dużego. Naturalne rzeczy, które w wodzie można spotkać. Co to? Coś na kabelku, to dużego, nie wiem, nie wnikam. Coś na kabelku, ja też nie wnikam. No i co? Dużo jest tych, amelinium. Samorodków. I w ogóle. Zbigniew przytulił 3,27. I taką biżuterię na sam Fajrant. Ja sobie nazbierałem tych, jak one mają, tombaków, bursztynów, bo ładne byli. To jest ładny kamień. Za 6 zł mogę go sprzedać. Ja mam 10, 20, 31 groszy aż. Takie coś i nie wiem, czy medalik, czy do kluczy to było. Takie rzeczy. Także ciąg dalszy nastąpi, dzisiaj jest misja. A jak nie wypali misja, to ten film poleci tak z plaży. Jutro będziemy jeszcze się z Jarkiem widzieć też nad morzem, także powie, co tam wyskoczyło. Także tak. Zawias. Lecimy. Trzymajcie się. Hej. Jedziemy ze Zbigniewem przeszukać prywatną posesję u pana w małym mieście kaszubskim, nie? Zlecenie od Jirka Martyna na odnalezienie jakichś tam rzeczy. No i pochodzimy. Także dołączymy ten nasz wypadzik popołudniowy do wykopek z morza, z zatoki. Zobaczymy się gdzieś tam przy sygnałach. Bo tu jest coś zakopane. Będzie budowa domu i pan prosi o sprawdzenie. Na razie sygnałów milion. Ale to nie jest to, czego szukamy. Dużo złomu, ale nie znaleźliśmy tego, czego szukamy. Jeszcze. Może się uda. Zbigniew coś tutaj dużego wyhaczył. No i próbuję to obrobić. To jest przód od kamaza. Czekaj, dam ci dużą saperę, pomogę ci. To taka duża jakaś. Takie koło! To jak takie rzeczy tu są. Takiego. Filiżankę. Nie wiem, czy to ruskie, czy nie. Chyba dynastia Ming. Chińskie napisy. To było to. Taki kuban. Dokładnie. Jakiś taki. No właśnie nie wiem, ale coś takiego po chińsku napisane. Takie butelki, takie klamki, aluminium i garnuszek. Guziczek jakiś to jest. Jakiś taki. Idę panu właścicielowi oddać. Jest monetka aluminiowa. Chyba tak. Dwa cosie. Idę panu właścicielowi zanieść. Szukaliśmy. W marcu będzie tutaj budowana hacjenda, także jeszcze tu podjedziemy. O, tyle rzeczy wyszło. Sygnałówka łuska. Przed chwilą chochla. Takie rzeczy. I tyle.
No. Gdzie? Nie udało się depozytu znaleźć, ale jeszcze w marcu tam wpadniemy. Jak koparki przekopią, to co tam jest na wierzchu, złomowisko. Do następnego hejka.